A waga złota, które wpływało do Salomona w ciągu jednego roku, wynosiła 666 talentów złota. Mówi nam Księga Pierwsza Królewska, 10 rozdział, 14 werset. Sprowadzano też dla Salomona konie z Egiptu. Pierwsza Księga Królewska, 10:28. Król Salomon kochał wiele obcych kobiet. Pierwsza Księga Królewska, 11:1. Salomon i śliska ścieżka grzechu. Bóg przewidział, że Izrael będzie miał króla i zabronił mu pomnażać żony i bogactwa oraz wracać do Egiptu, aby pomnażać konie. Tego tylko ustanowisz królem nad sobą, którego Pan, twój Bóg, wybierze. Niech nie pomnaża sobie koni, ani nie prowadzi ludu do Egiptu, aby nabyć wiele koni. Nie będzie też pomnażał sobie żon, aby jego serce się nie odwróciło. Niech nie nabywa zbyt wiele srebra i złota. Piąta Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, od 16 do 17 wersetu. Niezależnie od tego, jakimi błogosławieństwami możemy być otoczeni, nigdy nie możemy bezkarnie pomijać Bożych praw. Bóg obdarzył Salomona obfitością bogactw i zaszczytów. Salomon prosił jedynie o mądrość i studiowanie prawa, które było zalecane królowi, jak mówi nam Piąta Księga Mojżeszowa, 17 rozdział od 18 do 20 wersetu. Powinno było zapobiec użyciu przez niego środków, które zastosował w zdobywaniu swoich bogactw. Salomon prosił jedynie o mądrość i studiowanie prawa powinno było, które było zalecane królowi, powinno było zapobiec użyciu przez niego środków, które zastosował w zdobywaniu swoich bogactw. Te rozdziały w pierwszej Księdze Królewskiej uczą nas, że on czynił dokładnie to, czego prawo mu zabraniało. Pomnożył srebro i złoto, pomnożył liczbę swoich żon, kazał sprowadzić z Egiptu wielką liczbę koni. Boża obietnica została spełniona. Salomon był bogaty ponad wszystkich królów swoich czasów, ale środki, jakich używał do wzbogacenia się, pokazały, że miał serce oddalone od Boga i doprowadziły go do ruiny według sprawiedliwego wyroku i pewnego słowa Bożego. Bez posyłania po konie z Egiptu i złoto z Ofiru, Salomon byłby bogaty, bo Bóg to obiecał. Czyniąc to, wzbogacił się, ale odszedł od Boga i od Jego słowa. Oddając się swoim pragnieniom bogactwa i chwały, pomnożył też liczbę swoich żon, a na starość odwróciły one jego serce. Śliska droga grzechu jest zawsze wydeptywana przyspieszonymi krokami, ponieważ pierwszy grzech osłabia w duszy autorytet i moc Słowa Bożego, które jedynie może zapobiec popełnieniu jeszcze większych grzechów. Osłabia on również świadomość obecności Boga, która nadaje Słowu całą jego praktyczną moc nad nami. Salomon i śliska ścieżka grzechu. Pierwsza Księga Królewska, 10:14.